Witam serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj tematyka znowu stricte kamieniczna, na szczęście. Jesteśmy akurat w drodze do Łodzi, do naszych gości specjalnych, którzy mają już na swoim koncie po uwaga, kilka tysięcy metrów pumu zrealizowanego. Łódź jest o tyle specyficznym miastem, że jest generalnie mocno rozwojowym. A co jest ciekawe w tej Łodzi? To jest ciekawe w tej Łodzi to, że kilka lat temu słyszałem o niej taką rzecz, że nie warto w nią inwestować, że będzie to miasto, które będzie się wyludniało i po prostu inwestycje w to miasto nie mają zbytnio sensu. To taka ciekawostka. Przy okazji do Was taka prośba, jeśli Wam się podoba to, co robię, jeśli moglibyście pomóc mi w rozwoju tego kanału, to prosiłbym Was bardzo o subskrypcję i kciuka w górę. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Damian Gruchała i Michał Jerke. Co ciekawe w tych osobach jest ciekawe to, że może zacznę od Damiana. Jest to osoba naprawdę młoda, ma dopiero 25 lat ten chłopak, a już ma tyle tematów zrealizowanych, że powiem szczerze, że jest to dla mnie pełen podziwu osobnik. Poznałem go bodajże około 2 lat temu na prelekcji mieszkalnicznika w Toruniu, o kamienicach właśnie. I właśnie przyjechał razem z Michałem Jerke, którego z kolei poznałem jeszcze kilka lat wcześniej na jednej z konferencji biznesowych. Już wtedy on działał na rynku kamienic. Michał z Damianem się razem poznali, razem stworzyli zespół i działają wspólnie. No i razem z nimi porozmawiamy o łódzkich kamienicach i o ich potencjale. Także co, zapraszam do obejrzenia. Trzymajcie się, cześć. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Cześć Damian. Cześć Paweł. Miło mi, że znalazłeś chwilę, żeby się spotkać i nagrać odcinek. Jesteśmy na kolejnej Waszej inwestycji. Tak akurat tutaj przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem i okazało się, że to jest w zasadzie Wasz świeży zakup. Bardzo świeży. Jakbyś mógł coś o tym powiedzieć, bo nie ukrywam, że już widzę na zewnątrz, na pierwszy rzut oka, że budynek ma potencjał, ale ciekawi mnie historia zakupowa, bo podobno jest ciekawa. Jasne, jasne. Znajdujemy się w Łodzi przy ulicy Zielonej, prawie vis-a-vis placu Halera, więc budynek jest idealną inwestycją dla ludzi, którzy chcą zainwestować w mieszkania na wynajem dla studentów Akademii Medycznej. W tym budynku znajduje się około 1200 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i kupiliśmy go w marcu. W tym momencie zdążyliśmy już wymienić prawie całą instalację wodno-kanalizacyjną, zmodernizowaliśmy wentylację i częściowo zrobiliśmy izolację fundamentów. Z tym budynkiem wiąże się zabawna historia, dlatego że nie był wystawiony nigdzie na sprzedaż. Pewnego razu przejeżdżając sobie po prostu ulicą Zieloną, przyciągnął mój wzrok piękny budynek, a mianowicie elewacja i puchary, które na tej elewacji są. Postanowiłem się zatrzymać, jako że miałem trochę wolnego czasu. Wszedłem do budynku i z racji mojego wieku mam ułatwioną trochę sprawę, mianowicie powiedziałem lokatorowi, że jestem studentem, który niedługo tutaj na UMEDzie zaczyna studia i szukam mieszkania na wynajem. Zapytałem go o numer telefonu do właścicielki, numeru telefonu mi niestety nie podał, ale powiedział, jak właścicielka się nazywa. No to szybko wpisałem sobie to imię, nazwisko w Google'a, znalazłem, gdzie ma zarejestrowaną działalność, na szczęście to było w Łodzi. Szybko pojechałem prosto z tego budynku pod adres działalności i 2 tygodnie później już podpisaliśmy przedstępną. Czyli przepraszam, że przerwę, czyli można powiedzieć, że potwierdzasz to powiedzenie, że pieniądze w cudzysłowie leżą na ulicy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się schylić i w którym miejscu. Dokładnie tak. Tak pół żartem, pół serio oczywiście. Zwłaszcza, że w czasach, które aktualnie już teraz mamy, jak budynek pojawia się na sprzedaż w internecie, no to już niestety tak jak z pojedynczymi mieszkaniami, z flipami, to już znaczy, że jest trochę za późno i najlepsze tematy trzeba samemu wychodzić. Czyli trzeba po prostu się też rozglądać. Ja też nie ukrywam, że jak przejeżdżam, też patrzę na starsze budynki, jakieś kamienice, też patrzę, czy są jakieś banery, czy ewentualnie no, jest jakieś, są tego typu możliwości. Nie? Dokładnie. Więc tak. Nawet fajnie się u Ciebie też to złożyło. Nie? No, to jest ciekawa wskazówka. To nie jest pierwsza kamienica, bo też mamy pracowników, którzy chodzą praktycznie od drzwi do drzwi w kamienicach i pytają o numery do właścicieli. I to już jest któraś kamienica, którą kupujemy właśnie w taki sposób. Akurat
Tom osobiście udało mi się wychodzić, ale mamy też zatrudnioną osobę do tego. I z tą wyjątkową historią zakupu wiąże się też ogólnie to, że tą kamienicę traktujemy bardzo wyjątkowo. Dlatego, że szukając w internecie nie znajdziecie żadnego ogłoszenia sprzedaży ani jednego mieszkania w tym budynku, bo uznaliśmy, że wspólnoty chcemy tylko i wyłącznie, żeby wspólnota składała się tylko i wyłącznie z naszych znajomych albo ewentualnie z ludzi, którzy mają poręczenie od osób, którym my ufamy. I takim sposobem ponad połowę budynku sprzedaliśmy bez żadnego ogłoszenia i dodatkowo w momencie, kiedy któryś z naszych klientów będzie chciał sprzedać mieszkanie, też udzielił prawa pierwokupu dla wspólnoty. Więc nie będzie to rozwadniane po prostu na rynku, tylko po prostu wspólnota będzie jak najbardziej jakby takim naszym hermetycznym, fajnym gronem. Ale to jest generalnie fajne właśnie, bo takie mam tutaj stworzycie takie hermetyczne w sumie środowisko, które w sumie jakby nie patrzeć, teoretycznie powinno zminimalizować potencjalne tam, nie wiem, no, kłótnie podczas zgrzyty no, na zebraniach i na podjętych potencjalnych uchwałach, nie? Więc to też jest naprawdę fajna rzecz. Nie? No to też wynika z jakby doświadczenia, które już mamy w tym, bo już trochę tych kamieni zrobiliśmy, więc uznaliśmy, że wolimy nawet naszym znajomym sprzedać trochę taniej, chociaż zazwyczaj oni biorą to hurtowo, na przykład po 10 mieszkań, niż rozwadniać to, maksymalizować zysk, ale mieć później dużo, no trzeba po prostu dużo tłumaczyć ludziom w momencie, kiedy budynek jest rewitalizowany, no bo wiadomo, na każdy po tym, jak już budynek przejdzie rewitalizację, nie ma wtedy problemu, żeby sprzedać dane mieszkanie, a w momencie, kiedy to jeszcze wygląda w taki sposób, jak wygląda teraz, jest bardzo dużo tłumaczenia tego obcym ludziom. No tak, to fakt. I powiedz mi, budynek ma mniej więcej 1200 pum. 1200 pum. Plus minus, nie? Plus minus. Nie, no jest to no dużo roboty Was tutaj na pewno czeka. A jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, bo być może też nie wszyscy wiedzą, no bo to nie jest Wasza pierwsza realizacja. No macie tych realizacji, no ja akurat Cię znam, no wydaje mi się, że dość dobrze i wiem, że no macie też dość mocny rozmach. Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć, ile macie już, że tak powiem, może nie tyle co kamienic, ale może na metry to przerzućmy. Ile metrów pumu macie już? Na metry. Albo może na kamienicę, bo czasami trzeba byłoby się dobrze zastanowić, ile to na pum przerzucić, dobra. Ale więc może rzeczywiście na kamienicę to przerzućmy. Ogólnie nie? Tak. Co byłoby w łatwiejsze. W tym momencie zrealizowanych i aktualnie realizowanych tematów mamy łącznie 8 budynków i to się przekłada na trochę, tak szybko licząc, trochę ponad 5000 metrów pumu, samego pumu. I w tym momencie już podpisaliśmy kolejne umowy, skupujemy kolejne udziały w inwestycjach, które będą miały ponad 3,5 tysiąca metrów. Właśnie to jest, powiem szczerze, że niesamowite, bo jak my się poznaliśmy jakiś czas temu, to w zasadzie bodajże było na spotkaniu branżowym na Mieszkaniczniku, to tak sobie pomyślałem, że taki młody chłopak z takim rozmachem, wiadomo, że to jest też zespół ludzi, no ale generalnie nie ukrywam, że i to nie jest chora zazdrość, tylko taka pozytywna. Powiem szczerze, że zazdroszczę, że w takim wieku zacząłeś, no bo powiem szczerze, że jeszcze masz lat 25, czyli do 30 może, być może na emeryturę już przejdziesz, nie? jak dobrze pójdzie, wiadomo, myślałem, że tak nie będzie. Tym, nie? Ale bo na emeryturę w sumie mógłbym przejść jutro, ale bardziej chodzi o to, że po prostu dążę do tego, żeby móc robić, a nie musieć. Nie, i po prostu na tyłku nie mógłbym usiąść na kanapie, bo to znudziłoby mi się szybko. Oczywiście to jest tak generalnie tak pół żartem, pół serio. Wiadomo, że no nie ma czegoś takiego, cały czas coś trzeba robić, no bo człowiek po prostu zwariował. Nie? A kiedy Wy tutaj no już jakieś drobne prace robicie, jaki macie plan na tą kamienicę pod kątem takim, że ile czasu Wam, ile macie w jakim czasie macie zamiar ją skończyć? Może tak to zapytam. W idealnym planie będzie to wyglądało w ten sposób, że w tym momencie jeszcze zostały nam do zrobienia do sezonu studenckiego, czyli w sumie niewiele czasu zostało, no bo jakieś półtora miesiąca. Zostało nam do zrobienia wymiana całej instalacji elektrycznej. Mamy już wszystkie projekty zatwierdzone. Teraz tylko trzeba to wykonać. Czekamy na materiał, no bo jak dobrze wiesz, teraz z materiałem też nie jest tak, że się zamawia i on od razu przyjeżdża. Ale do 15 września chcemy już mieć ukończoną całą modernizację instalacji elektrycznej. A w przyszłym roku
robimy wewnętrzne, centralne ogrzewanie. Kamienica zyska całkowicie nową elewację. Tutaj tego nie widać, ale na pewno w tym filmie zobaczycie elewację frontową, która naprawdę jest przepiękna i to ona właśnie przykuła mój wzrok i dzięki temu kupiliśmy ten budynek. I też wtedy chcemy skończyć klatki schodowe razem z korytarzami wspólnymi i zagospodarowaniem podwórka. Więc czyli tak naprawdę, jeśli około roku. Wszystko pójdzie po naszej myśli, to jeśli spotkamy się tutaj za rok, maksymalnie półtora, to budynek już będzie wyglądał zupełnie inaczej. 1200 metrów, półtora roku, to powiem szczerze, że no myślę, że bardzo, bardzo szybko, nie? Szczerze. No wiadomo, to jest też kwestia pewnie poukładania, nie? Pewne rzeczy pewnie przyjdą szybciej, drugie trochę później, no jak to w sumie w budowlance, ale to i tak, szczerze mówiąc, no, no ale to też dość, szczerze mówiąc, dość, to jest szybko, ale to doświadczenie też swoje na pewno, na pewno robi, nie? A przerobiliśmy mi, wiele ekip, także. Domyślam się, my też ten temat przerabiam, więc to na pewno nie jest no jest to ciężki orzech do zgryzienia, no na pewno jest to trudne. A mnie ciekawi mnie taka jeszcze jedna rzecz, no bo ja nie ukrywam, że to jest dla mnie trochę bolączka, że tak to ujmę. Jak wy sobie radzicie z... Znaczy to będzie pytanie... Znaczy to będzie pytanie połączone z dwóch tak jakby pytań. Jak wy sobie radzicie w kwestiach materiałów budowlanych, które no sorry, no ale poszły mocno, no teraz akurat jest minimalna korekta, ale no bo tak, kupujemy materiały na górce, a teraz dużo się mówi o kryzysie, już nawet niektórzy gadają o spadkach cen w dużych miastach, no chociaż ja tych spadków osobiście jeszcze nie widzę, ale jak na przykład wy sobie radzicie z tą taką powiedzmy presją, no bo jednak sorry, ale są to w sumie milionowe inwestycje, dużo tych metrów pumu jest, no jest to jednak jakby się nie patrzeć mentalna odpowiedzialność, no bo dość duża ilość pieniędzy jest wydawana, no jak wy sobie w tej kwestii nie wiem, radzicie, jakie macie przewidywania i tak dalej. Mówiąc o kryzysie, tak naprawdę moim zdaniem głównie kryzys dosięgnie nieruchomości dla rodzin 2 plus 2, czyli to są 2-3 pokojowe mieszkania powyżej 40 metrów, a nieruchomości budżetowe i nieruchomości premium są, tylko oczywiście dodam jeszcze raz, że to jest moje zdanie, są odporne na kryzys i my dobrze się czujemy w nieruchomościach budżetowych. Większość mieszkań, które my sprzedajemy, to są mieszkania do 30 metrów i w tym roku, w sumie od początku roku, sprzedaliśmy już ponad 50 tych mieszkań, wszystkie za gotówkę. W czasach wysokiej inflacji nieruchomości budżetowe, to co ty mówisz, że ludzie mówią, że spadają ceny. Spadku cen nie zanotowałem, przynajmniej w naszych sprzedażach, dlatego że te ceny non-stop podbijamy, ale na nieruchomości właśnie takie 20-25-metrowe. W momencie, kiedy ktoś flipuje mieszkaniami, które właśnie mają 2-3 pokoje i to są mieszkania 40, 50, 60 metrów, może być tak, że ceny nie obniża, ale na pewno dłużej teraz takie nieruchomości się sprzedają. Czyli co, podsumowując, jeśli chodzi o doprecyzowanie tego pytania, nie boicie się, działacie, nie boimy się. Nie patrzycie, czy będzie tak, czy tak, po prostu robicie swoje i tyle. Nie? Ogólnie naszym sposobem też jest to, że my sprzedajemy, ale nie musimy sprzedawać. Więc po prostu, tak jak na przykład patrząc na ten budynek, my tutaj sprzedaliśmy około połowy mieszkań, a drugą połowę, no to tak naprawdę mamy w planie zostawić sobie na wynajem. Więc nawet jeśli się nie sprzeda, no to po prostu zostanie to w naszym majątku. I to też wracając do tego, jak rozmawialiśmy na temat jakiejś tam przyszłej emerytury. Tutaj też jest tak, że my możemy sprzedać, ale nie musimy. No więc... tak, a zawsze można sprzedać za rok, za dwa, za trzy, jak nie wiem, ceny. Dokładnie no, tak. Załóżmy, że spadną i się odbiją, bo umówmy się, jeśli będą spadki, to będą pewnie to pewnie korekta i to pewnie będzie chwilowe. No, patrząc długoterminowo, to i tak nie ma, historia już pokazała, że ci, co długoterminowo inwestują, no to raczej na tym nie tracą, no chyba, że naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, nie? I to jest też powód, dlaczego robimy kamienicę, a nie deweloperkę. No właśnie, bo deweloperka, biorąc pod uwagę rentowność. Właśnie wyprzedziłeś mnie właśnie w odpowiedzi, bo miałem też to pytanie, szczerze mówiąc, zadać. No właśnie, dlaczego nie deweloperka, a kamienice? Bo generalnie, umówmy się, kamienice to jest temat, no jest trudnym tematem, nie? No ja zaczynając kamienicę wiedziałem, że to nie jest łatwe, wchodząc w to nie wiedziałem, że to jest aż tak trudne. No mimo tego cały czas mnie to jara, no deweloperka jest na pewno dużo łatwiejsza, dużo bardziej przewidywalna. A jak to generalnie jest u Was? Dlaczego właśnie to, a nie to? W sumie, w momencie, kiedy wchodziłem w branżę nieruchomości, sam się zastanawiałem, co mam robić i patrzyłem na flipy, ale z racji
moich dużych ambicji po prostu. Pojedyncze mieszkanie to było dla mnie za małe. Myślałem o deweloperce, ale deweloperka jest właśnie moim zdaniem zbyt ryzykowna, bo takie niewielkie zawirowania na rynku potrafią zjeść całą rentowność inwestycji deweloperskiej, zwłaszcza w momencie, kiedy sprzedaje się na przedsprzedażach. I dopiero później zaczynasz budować, a te ceny materiałów, tak jak teraz na przykład to widać, potrafią zjeść całą marżę. No i w kamienicach znalazłem wszystko, czego szukałem, czyli duży margines, naprawdę duży margines tego, że nawet jak się ceny zmieniają, no to, to my możemy po prostu sobie zaczekać i dzięki temu, że te budynki, wszystkie nasze budynki są oddane do użytkowania, bo one kupujemy w momencie, kiedy one są użytkowane, więc my nie musimy jakby dopiąć całego projektu, żeby dopiero zacząć go użytkować, więc w momencie, kiedy nawet sprzedaż by stanęła albo ceny by spadły, to my po prostu te mieszkania możemy wynająć i to nie jest tak, że goni nas jakiś kredyt deweloperski, który musimy spłacać i po prostu z tej sprzedaży musimy to wszystko sfinansować. No. Po prostu kamienice są bardzo ciężkie, to nie jest temat dla każdego, ale moim zdaniem są względnie bezpieczne właśnie w porównaniu do takich innych inwestycji na rynku nieruchomości. Szczerze mówiąc, ja, znaczy nie sposób mi się z tym nie zgodzić. Dodam ewentualnie jeszcze od siebie, że znaczy nie chcę tutaj mówić o procentowej stopie zwrotu, ale na pewno jest jeszcze na tyle, w mojej ocenie, na tyle duży bufor, patrząc na procenty zarobkowe z deweloperki, że jest, że tak powiem, z czego spadać, że nawet jakby Dokładnie. Te spadki były, to i tak summa summarum, no jest, można sobie na to pozwolić, a w deweloperce no już troszkę gorzej, nie? No troszkę gorzej, znaczy to jest moje w sumie zdanie, nie mówię, że deweloperka jest zła, żeby tutaj się zaraz koledzy deweloperzy na nas nie obrazili, no tak. Bo wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy, jak to, ale generalnie i tak uważam, że warto znaleźć swojego konika przysłowiowego, żeby też robić to, co się lubi, a umówmy się, no ty też jesteś osobą, która, no, którą to jara, nie? Że tak traktujmy. I też pamiętam, i też jeszcze a propos właśnie tego, co jara ciebie, to też jeszcze są jakieś tam elementy na klatce schodowej, które chciałeś pokazać, tak, które są dość, w sumie dość ciekawe, więc możemy, możemy podejść na tą klatkę, też tam Jasne. Dwa słowa na ten temat nam powiesz, nie? Dobra, jesteśmy na tej klatce schodowej, która wygląda... Przepiękna. Tak, jak zwał, tak zwał, ma swój urok, znaczy mi się ona ogólnie podoba, bo ja widzę w niej potencjał, ale właśnie, i to jest coś, co mnie w kamienicach też kręci, mianowicie to, że ja a propos właśnie teraz fliperów, że praktycznie 90 prawdopodobnie w mojej ocenie, z 90% fliperów, którzy by tutaj weszli kupić mieszkanie, widząc klatkę w takim stanie, prawdopodobnie po prostu odpuścili. Napisy mają też, jakby nie patrzeć, swój urok. No ale to jest też fajne, bo bynajmniej no, z automatu no jest łatwiej negocjować, mi się wydaje, z potencjalnym sprzedającym. I teraz widzę tutaj fajne elementy historyczne na balustradach. Co będziecie z tym robić? Będziecie to, nie wiem, rozbierać, będziecie to wymieniać, rewitalizować? Jak ty to widzisz na przyszłość? Właśnie tak jak wspomniałeś o ścianach pomazanych, no to większość osób, które wchodzi na klatkę schodową kamienicy, widzi to, co jest brzydkie. Mój wzrok, pierwsze co po prostu zobaczyłem, no to właśnie były te detale. One w tym momencie są zniszczone, ale będziemy je całkowicie odnawiać i tak jak na elewacji głównie zobaczyłem puchary, tak na klatce schodowej właśnie zobaczyłem ten detal. Oczywiście nie będziemy tego zdejmować i zamieniać na nowoczesne, tylko wszystko będzie odnawiane, piaskowane, później malowane na tak, żeby po prostu jak najbardziej oddać duszę tego obiektu. Klienci takie elementy, które pokazują duszę budynku. Znaczy jak często się spotykasz z tym, że klienci to doceniają? Mówię o klientach kupujących bądź najemcach, którzy wynajmują od was lokale mieszkalne. To jest tak, że tak jak ci wspominałem, akurat na tym budynku kupują od nas tylko i wyłącznie nasi znajomi. Ludzie, którzy już znają nas i znają nasze projekty. No to właśnie tak jak wspomniałeś o tych ścianach, oni też nie są osobami, które wchodząc tutaj do budynku zwracają uwagę na ściany, tylko nawet miałem taką sytuację, że nasza klientka, która kupiła kilka mieszkań w tej inwestycji, później, jak już była na tym budynku, ustawiła sobie na tapetę zdjęcie tych właśnie balustrad tutaj, tak? Nie wiem do końca nazwać, ale doceniają to bardzo. Najemcy może trochę mniej,
Ale klienci na pewno. Ale też umówmy się, jakby tutaj zrobić takie typowe balustrady, takie no stricte deweloperskie, to, no to by to nie było to. To by nie wyglądało zbyt dobrze w kamienicy, żeby była jasność, nie? Bo w nowych budynkach no to stawianych no to jak najbardziej, no niekoniecznie w tym. Więc tutaj też powinny takie tego typu elementy, uważam, żeby być zachowywane. No. Niszczenie tego powinno być karalne, moim zdaniem. Szczerze też tak uważam, no, bo to jednak jest jakiś element historii, który no, nie, te balustrady na pewno nie jedno widziały, bo mają pewnie też około 100 lat, jak nie lepiej, więc rzeczywiście no, uważam, że takie rzeczy powinno się na miarę możliwości no, próbować zostawiać, ratować, bo to jednak no, tego jest, umówmy się, coraz mniej niż coraz więcej, nie? Więc też jestem za tym, żeby takie rzeczy odnawiać. Dobra, jesteśmy na drugiej kamienicy z drugim członkiem ekipy. Cześć Michał. Cześć. Miło mi, że też czas znalazłeś. Mi również. Ja byłem, szczerze mówiąc, na tej kamienicy około roku temu, tutaj z Damianem. Widziałem, jak klatka wygląda. Powiem szczerze, że jestem też pełen podziwu, jaka może być tutaj metamorfoza. Tutaj akurat z tego, porównując ten budynek do poprzednim, na którym byliśmy przed chwilą, to ma trochę więcej pumu, bo to bodajże ma ile? 1600 pumu. 1600, to już też praktycznie, no nie patrząc na elewację, która dopiero pewnie za jakiś czas będzie kończona, już pewnie końcóweczka jest remontu. Jak w środku, jakbyś mógł coś tutaj powiedzieć w tej kwestii, jaki tutaj budynek zakres zrobiliście? Znajdujemy się przy ulicy Mielczarskiego 17. Budynek zakupiliśmy w 2020 roku w lutym, przed samą pandemią. No, wynikło trochę stresu dla nas w związku z tą sytuacją, ale oczywiście sobie poradziliśmy. Zawiązaliśmy wspólnotę, wcześniej wykonaliśmy szereg remontów, wymieniliśmy instalację wodno-kanalizacyjną, zrobiliśmy kompleksowy remont elektryki, czyli WLZ-y, oświetlenie ostrzegawcze, oczywiście oświetlenie klatek schodowych. Zrobiliśmy szereg prac, oczywiście, które wychodzą w trakcie. Pozostałe elewacje tak naprawdę. W tej chwili robimy prześwit bramowy, co widać z tyłu. Budynek znajduje się praktycznie w samym centrum Łodzi, dzielnica Polesie, w bliskości manufaktury, słynnego centrum handlowego Manufaktura. Ta ulica właśnie Mielczarskiego będzie za chwilę rewitalizowana. Czyli całkowicie się zmieni, będzie nowoczesna. Jak widać, też dużo budynków jest remontowanych przez miasto, przez no prywatnych właśnie, inwestorów. No właśnie, my mieliśmy okazję być na jednej z ulic, która w zasadzie no, w 80% była odnowiona, zrewitalizowana od A do Z. I powiem szczerze, że widać, że tutaj miasto Łódź mocno dba o to. I szczerze mówiąc, na razie to wygląda, ta ulica wygląda jak wygląda, ale jest naprawdę mocny potencjał. I samo to, że tutaj jest praktycznie rzut beretem do metra, do manufaktury, no to też na pewno zrobi fajną robotę przy potencjalnych, nie wiem, sprzedażach, potencjalnym najmie, bo tutaj będzie naprawdę to fajnie wyglądało. Nie? Tak, jest tak w tej lokalizacji, że my oczywiście sobie część mieszkań zostawiliśmy na najem. Bardzo dobrze się wynajmują, bardzo dobrze się sprzedają. Sprzedaliśmy inwestorom bodajże 3/4 tej inwestycji. Resztę zostawiamy dla siebie. Super się wynajmują, super się sprzedają, także lokalizacja jest topowa. No i dlatego też zainwestowaliśmy w ten projekt. No dobra, czyli w sumie co, podsumowując, robicie taką rzecz, którą dość często kamienicznicy robią, że no brzydko mówiąc, nie bierzecie sobie pieniędzy ze sprzedaży mieszkań, tylko po prostu sobie zostawiacie tą, powiedzmy, część potencjalnego waszego zarobku w mieszkaniach, które w sumie możecie w każdej chwili tak na dobrą sprawę spieniężyć, no ale wiadomo, że jeśli pieniądze nie są wam na dzień dzisiejszy potrzebne, no to w sumie nie ma takiej możliwości i w sumie nawet się nie dziwię, bo też mam w planach takie coś robić u siebie na inwestycjach. To samo pytanie też zadałem Damianowi, ale zadam też je tobie, bo wiadomo, no, jesteście wspólnikami, ale też każdy z nas ma pewnie w kilku kwestiach inne podejście. Jak wy sobie na przykład radzicie w kwestiach wzrostów materiałów, w kwestiach tego, że idzie potencjalny kryzys, o którym tak wszyscy szumnie gadają. Jakie ty masz do tego tematu podejście? Bo też nie ukrywajmy, Damian jest człowiekiem, który jest młodą osobą. No i też to jest dla mnie, jakby nie patrzeć, pełen podziw. Ale ty jesteś trochę dłużej jednak na rynku. Przeżyłeś też ten bodajże kryzys w 2007 roku. Ty już wtedy chyba działałeś na rynku. Działałem, tak. Tak, więc też masz trochę inny punkt widzenia odnośnie tego typu spraw. Więc ciekawi mnie, Jakie ty masz w tej kwestii podejście do tematu? Wiesz co, każdy temat kamienic jest na tyle atrakcyjny, że jakby ta rentowność zawsze będzie zapewniona. To, że będą wyższe ceny materiału, wyższe ceny robót, spowoduje po prostu to, że na przykład zrobimy mniej w danej inwestycji albo po prostu mniej zarobimy. Ja się nauczyłem jednego. Kryzys kryzysem. Wiadomo, że
każdy kryzys się kiedyś kończy, ale trzeba robić po prostu swoje. To jest najważniejsze, czyli ja od wielu lat konsekwentnie robię kamienice. Wcześniej robiłem mieszkania w kamienicach, teraz od wielu lat robię kamienice. Robię swoje, nie przejmuję się i po prostu reaguję na bieżąco. Tak? Jak wiem, że jest duża podwyżka na przykład nie wiem, na to, co było pół roku temu, na ceny materiału, na przykład styropianu, no to kupuję wcześniej przed podwyżką. No oczywiście nie mamy wpływu na ceny, robimy, jest kalendarz, prawda, prac, wiosna, lato, jesień, no i trzeba wykonać te roboty i tyle. A, bo wspomniałeś, że robiłeś mieszkania w kamienicach, tak. A teraz robisz całe kamienice. Też miałem takie przejście, że tak powiem. Tak, tak. Znaczy pewnie nie na taką skalę jak ty, ale generalnie chodzi mi o te przejście z mieszkań w kamienicach na całe kamienice. I teraz jakie są twoje wnioski, co ci się łatwiej robi? Aha. Łatwiej się robi mieszkania w kamienicach, aczkolwiek tutaj, jako że robimy całą kamienicę, jesteśmy hurtownikami, to mamy wpływ na cały jakby budynek, na zarządzanie tym budynkiem, na zgody i to jest na pewno łatwiejsze, ta papierkologia, w sensie jak potrzebujemy na przykład zmienić instalację, czy dorobić jakąś wentylację, czy pion kanalizacyjny, to często we wspólnotach było to problematyczne. Dzisiaj po prostu to robimy, sami sobie wydajemy zgodę, to jest łatwiejsze. Oczywiście nie przejmowałem się, kiedy robiłem pojedyncze mieszkania, stanem jakby kamienicy ogólnie, tak? Czyli to, że jest jakaś tam wilgoć, że na przykład trzeba stropy wzmocnić, tak? Dzisiaj odpowiadam za całość projektu i to jest na pewno trudniejsze, tak? No bo kamienice są związane z wieloma niespodziankami. Jak dobrze wiesz, zaczynamy jakiś remont, się okazuje, że odkrywamy kolejne elementy i gdzieś tam skala zniszczeń jest większa niż nam się na początku wydawało, aczkolwiek no to jest kwestia czasu, tak? To jest kwestia ambicji. Ja jestem człowiekiem ambitnym, no i po prostu na początku to były najmy, na początku to były flipy pojedynczych mieszkań, a skończyło się na kamienicach, no i robię to od wielu lat i to jest rzecz, która mnie cieszy i to jest ambitna rzecz, ja jestem też człowiekiem ambitnym właśnie i lubię to, lubię zmieniać otoczenie, lubię jechać przez miasto i sobie, prawda, mówić sam do siebie, że, no tak, bo zrobiłem to, tutaj też miałem mieszkanie, tutaj ta kamienica, ta elewacja, ta część Łodzi jest na przykład ładniejsza dzięki mnie. To jest właśnie ta wewnętrzna satysfakcja, tak. Że się jakąś tam małą cegiełkę dołożyło do tego, że jednak tak jak mówisz, no, że jednak coś tam jest ładniejszego, ładniejszego dzięki tobie. A no bo też jesteś człowiekiem, który jest, tak jak zresztą już mówiłem, jest x lat na rynku, masz dość dużo tej wiedzy kamienicznej. I prawda jest taka, że przed zakupem każdego budynku na pewno robicie dobry research tego budynku, ale wiadomo rzeczą jest, że też wszystkiego w 100% no, ciężko jest przewidzieć. Wiadomo, że im więcej tematów jest zrobionych, tym, że tak powiem, bardziej szczegółowy rentgen budynku, ale generalnie, znaczy nie pytam się co, ale generalnie czy dużo mieliście takich fuck-upów remontowych, które wam powiedzmy no, obniżyło dość mocno stopę zwrotu z zarobku? No bo... Słuchaj, to jest... No bo wiadomo, tak jak właśnie mówisz, no, jak się coś dłubie, to się odkrywa, no to się okazuje, że o kurczę, że masakra jest jakaś, nie? To też ja na przykład takie coś też miałem, no spadła mi trochę rentowność, ale to też ja ogólnie się cieszę z tego, bo znaczy mówię teraz o sobie, że ja się z tego cieszę z tego względu, że to też jest nauka, nie? Ja po prostu się no, nie poddaję, no dobra, najwyżej zarobię trochę mniej, ale bynajmniej wyciągam wnioski i lecę z tematem dalej i później po prostu łatwiej mi jest potencjał kolejnej budowy ocenić, nie? Więc jak to u was było? Dużo takich fakapów. Wiesz co, przykład sprzed niecałego tygodnia. Wróciłem prosto z urlopu. Chyba w piątek dostałem maila, że prawda, wykonawca nam wykonuje dach, remont dachu na jednej z kamienic. No i się okazało, prawda, że zakres jest oczywiście większy. Około 20% cena wzrośnie, no ponieważ akurat na rogach kamienicy, jakby na gzymsach, okazało się, że poprzednia ekipa, oczywiście stara kamienica, wrzuciła pod papę piach i trzeba ten piach usunąć, jakiś piach, trociny, no i po prostu doszedł dodatkowy zakres, jakieś tam deski trzeba wymienić, jakieś tam belki dodatkowe, no i ekstra 20% od razu cena usługi wzrasta. No bo o tym nie wiedzieliśmy i o tym oczywiście nie mógł wiedzieć wykonawca, prawda? Bo... No tak, i też tak naprawdę sprawę, no, analizując budynek od A do Z, to też ciężko pewne rzeczy no, przewidzieć, no bo no, dużo pewnie przewidziałeś, a to cię pewnie po x latach na rynku, to cię pewnie zaskoczyło, no bo byś musiał znowu co, analizując kamienicę, byś musiał też rozebrać kawałek dachu, zobaczyć, czy tam jest, kurczę, to jest czy to. Jest to niewykonalne. A to jest, no właśnie tak jak mówisz, jest to niewykonalne, no bo żaden właściciel ci na to, no...
inaczej, wątpliwa sprawa, żeby ci na to pozwolił. Nie? No to ale też, to jest piękne w tych kamienicach właśnie, że jest ta nutka niespodzianki. Oczywiście no jak płacimy więcej, no to wolelibyśmy tego uniknąć, ale to jest ekscytujące, prawda, że nigdy nie wiesz, co cię czeka jutro, że zmieniamy rzeczywiście, a też nie chcemy robić jakiejś lipy, tak, remontowej, że okej, to pominimy, to będzie problem jakiegoś tam, nie wiem, następnej osoby, czy wyjdzie za 5 lat na przykład, tak? Trzeba zrobić to porządnie, ale to jest piękne, że no, nie ma nudy w tych kamienicach. No tak, bo tak jak właśnie znowu się odniosę do deweloperki, której, broń Boże, nie chcę tutaj krytykować, ale ona jest przewidywalna i tak na dobrą sprawę, no mniej więcej jest przewidywalna, spokojniejsza, być może się lepiej śpi, być może, bo nie wiem, bo nie robię tej deweloperki. Tak zakładam, że być może, ale w kamienicach właśnie to jest to, że cały czas ten mózg musi być na wysokich obrotach, cały czas musisz być, że tak powiem... W gotowości. Tak, dokładnie, cały czas musi być w gotowości, więc to jest rzeczywiście, no mi się to na przykład osobiście podoba, chociaż czasami rzeczywiście jest, o Boże, ale tutaj no, potwierdzam, że no mi się, na przykład, mi się to podoba, mnie to na przykład kręci, nie? Także... Jasne. Także... Lubię starą substancję też i łódź mnie, ja mieszkam w Łodzi od 2000 bodajże 4 roku i to mnie urzekło w Łodzi, właśnie ta tajemnica, mówi się o Łodzi, że albo ją kochasz, albo ją nienawidzisz. Ja pokochałem architekturę Łodzi, właśnie między innymi kamienice, między innymi stare budynki i jakoś odnajduję się, jakoś tak intuicyjnie mnie, zawsze ciągnęło mnie w kierunku kamienic. Ja trochę nie rozumiałem, dlaczego łodzianie są uprzedzeni do mieszkań na przykład w kamienicach. Ja mówię, jaki to potencjał, jakie piękne wnętrza, jakie wysokości, jakie przestrzenie, jaki po prostu ile mocy jest w tych kamienicach. I tak po prostu naturalnie się stało. Wszyscy na początku flipowali, prawda, w blokach. Ja zrobiłem chyba jednego flipa w bloku, czy dwa, a reszta to było wszystko w kamienicach prace. Także to było jakieś takie naturalne. A to jest generalnie, to jest też Łódź, to jest też ciekawym miastem, bo ja słyszałem jakiś czas temu o Łodzi taką anegdotę, że to jest miasto, które się będzie wyludniało, gdzie nie ma w tym potencjału na zarabianie pieniędzy, znaczy na zarabianie pieniędzy w kwestiach flipowania i tak dalej, więc raczej unikać tej Łodzi, nie? Więc a tutaj wy jest... Jest wy, dokładnie odwrotnie. Dokładnie, więc też tak nie ma też co słuchać większości ludzi, którzy gadają to, czy gadają tamto, bo można się naprawdę zdziwić. Tak samo też ludzie gadają o kryzysie, który obniżce cen, a czy tak będzie, to też w sumie życie zweryfikuje, nie? Ja na przykład, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale moje prywatne zdanie jest takie, że być może ta korekta rzeczywiście przyjdzie, ale najbardziej się obronią budynki, mieszkania, te, które są po pierwsze dobrze zrobione jakościowo, które są, no, nazwijmy inwestycyjnymi, tak, i te, które są no, w topowych lokalizacjach, a umówmy się, no, kamienice mają też to do siebie, że one w większości przypadków są w topowych lokalizacjach. Wiadomo, oczywiście, też może nie wszystkie, ale w większości tak. Mhm. Nie? Więc nie wiem jak ty czy się tutaj zgodzisz, czy nie, no ale to jest generalnie moje osobiste Paweł, zdanie. W tym roku, od początku tego roku, a mamy początek sierpnia, sprzedaliśmy ponad 50 lokali inwestorom, także sprzedaje się, jesteśmy niby w kryzysie. O czymś to świadczy, tak, sprzedaliśmy ponad 50 lokali, super się wszystko wynajmuje. Także my mamy akurat taki produkt, który się broni. Oczywiście ta sytuacja gospodarcza, te stopy mają wpływ na każdego, tak? I to jest przykre, gdzie tam ludzie są zubażani, prawda, przez te stopy, przez te działania rządu. Ale no, nasze produkty się bronią, lokalizacje się bronią i też wielkość lokali na przykład, tak? Bo większość naszych lokali ma około tam od 20 do 30 metrów, także bronią akurat, się. Te... Akurat tego metrażu nie ukryłem, że wam zazdroszczę. U nas jest to mało realnie wykonalne. Aha. No, także no, to jest akurat coś, co też w Łodzi mnie urzeka w kamienicach, że wy takie jednostki mieszkalne potraficie wygenerować. Tak, Łódź kamienicami stoi, to jest największy, Łódź jako miasto jest największym kamienicznikiem w Polsce. No jak widzisz, same kamienice. Dokładnie. Szkoda, że wiele kamienic ma stan prawny tak skomplikowany, że długo, długo będą stały, będą niszczały, ale oczywiście jakiś procent się da zrobić i my bierzemy w tym udział. Dobra, na poprzedniej inwestycji też oglądaliśmy z Damianem klatkę schodową, która była przed remontem. Tutaj nie ukrywam, że też bym chciałbym pokazać widzom klatkę schodową po remoncie, chociaż tutaj też taka jeszcze drobna kwestia jest,
Ona była wyremontowana, ale tak na dobrą sprawę, no, podczas tam remontów też w mieszkaniach i podczas wprowadzek lokatorów, no, trochę się, tak powiem, brzydko mówiąc, troszkę tak, zakurzyła, więc troszkę szkoda, ale to pewnie kosmetyczne, drobne kosmetyczne poprawki do zrobienia, a tak to powiem szczerze, że no co, no pokażemy widzom i tam jeszcze dwa zdania o tym dopowiemy. Nie? Zapraszamy. Dobra, zapraszamy. No dobra, jesteśmy na tej klatce schodowej, która już jest w zasadzie, można powiedzieć, po remoncie. Co się od razu dla mnie rzuca w oczy, no to odsłonięta cegła, gdzie nie ukrywam, jestem akurat no, zwolennikiem cegły, więc fajnie, że w tej kwestii pomyśleliście. Tutaj widzę, kolorystyka jest też taka neutralna, która nie powinna nikogo gryźć w oczy. Jakbyś ty jeszcze mógł coś od siebie tutaj dodać, jeśli chodzi o ten zakres remontowy. Tak, klatki schodowe faktycznie się troszeczkę pospieszyliśmy, ponieważ trwają jeszcze remonty lokali i trochę no, ekipy budowlane niestety poniszczyły. Staramy się gdzieś tam oddać charakter tej kamienicy, tak? Czyli wiadomo, wykonane z cegły, dlatego te odkrywki. Kolory też takie właśnie neutralne dosyć, czyli biele, szarości. Wiadomo, że klatka schodowa to jest takie zakończenie, tak? Taka kropka na D. Wewnątrz oczywiście instalacje, a gdzieś tam zabudowane rury, prawda, wodno-kanalizacyjne, gdzieś tu instalacje elektryczne przebiegają. Także to takie zakończenie projektu. No, zostaje jeszcze oczywiście elewacja. Będziemy się starali najprawdopodobniej wziąć pieniądze z dotacji, ponieważ tutaj konserwator, mamy projekt już wykonania elewacji frontowej pod okiem konserwatora. No i wiadomo, że frontu nie można ocieplać, będą to odtwarzane detale. Także to planujemy na wiosnę przyszłego roku i w miarę będziemy kończyli tutaj prace remontowe związane z tą kamienicą. Wtedy jak już elewacja będzie zrobiona, no to rzeczywiście to będzie taka kropeczka na D i będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie, bo tutaj też jest dużo takich, że tak powiem, charakterów historii, że tak samo balustrady, podłoga zostaje. Zdobienia, tak? Tak, dokładnie. No i ta cegła, która też fajną robotę robi. Ja jeszcze takie mam do Ciebie pytanko, jeśli można zapytać. Jakbyś Ty miał doradzić potencjalnym osobom, które by się zastanawiały, czy wchodzić w kamienicę, czy nie wchodzić. Jak byś Ty ocenił, czy to jest dobry moment na tego typu inwestycje? Ja wiem, że to jest pytanie trochę takie, nie jest to proste, znaczy inaczej, pytanie w sumie proste, tylko że to jest odpowiedź pewnie trochę skomplikowana, bo pewnie jak znam życie, to pewnie powiesz, to zależy. Ale tak, dokładnie i to też rzeczywiście można tutaj się dużo, dużo rozgadać, ale czy według Ciebie kamienice, nie wiem, są łatwe, trudne, czy warto w nie wchodzić, nie warto, jakbyś Ty miał coś od siebie doradzić tak w ogóle, bo to prawdopodobnie by trzeba było szkolenie na ten temat zrobić, nie? To jest osobna kwestia, ale jakbyś tak mówił wielkim, wielkim w ogóle to wypowiedzieć się w tej kwestii. Kamienica to trudny temat. Deweloperka jest właśnie łatwiejsza, gdzieś tam pojedyncze flipy. Zrobienie całej kamienicy to jest szereg tej umiejętności, tak? To są rozwiązywanie problemów prawnych bardzo często. Oczywiście czasami jest tak, że są proste tematy, ale na ogół proste tematy są bardzo drogie. My mieliśmy takie przypadki, prawda, że 2 lata gdzieś wyjaśnialiśmy stan prawny kamienicy. Mieliśmy także, mieliśmy transakcję, na której było 10, prawda, współwłaścicieli. No i jest to związane oczywiście z jakimiś tam często animozjami między nimi, także jest to trudne tak po ludzku. Kwestie budowlane oczywiście, o których dobrze wiesz, problematyczne, tak? Zawsze wychodzi więcej problemów niż nam się wydaje. Zawsze te remonty będą droższe, no bo nie wiemy co pod tymi deskami, nie wiemy co w tych fundamentach. Chyba że złoto jest pod deskami. Chyba że złoto. To właśnie, może będą taniej, to byłby element trochę. Z czasów wojny, no ale nie zdarzyło nam się, aczkolwiek akurat nawet znajomej się zdarzyło znaleźć broń. No to ciekawe. Gdzieś tam w ścianach. Wracając do tematu, trudne tematy, budowlane, trudnie logistycznie, często są sprawy lokatorskie, tak? Gdzieś tam lokatorzy starzy mieszkają, gdzieś tam niektórzy się wyprowadzają, niektórzy zostają, także bym powiedział problemy budowlane, problemy prawne, problemy związane z ludźmi. Czyli trudne tematy, no ale ja zachęcam jak najbardziej, bo im więcej będzie kamieniczników, tym miasto na przykład dla Łodzi lepiej, tak? Bo będzie się szybciej zmieniało. Jak widać, się zmienia dosyć intensywnie miasto,
ale nie jest to temat dla kogoś na zasadzie, ok, od jutra robię kamienicę. Trzeba chyba przejść taką ścieżkę gdzieś tam po drodze, tak, zacząć od remontów mieszkań. Robienie kamienic to jest taki chyba kropka nad i, taki creme de la creme. Jak ktoś by na dzień dobry wszedł od razu w kamienicę, no to myślę, że mógłby się trochę zachłysnąć. To też fakt. Nie? Prawda jest taka, że żeby była jasność, i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to nie jest kwestia zachęcania bądź zniechęcania, tylko kwestia jest taka, że tych kamienic jest, no myślę, że przynajmniej w takiej Łodzi jest na tyle dużo, że tutaj i tak dla Was, jako dla kamieniczników łódzkich, i tak jest ten tort, wydaje mi się, że na tyle duży, że każdy jakoś tam się naje tym tortem, tylko po prostu bardziej chodzi mi o to, że bardziej chodzi mi o to, że żeby też się, tak jak mówisz, żeby się nie zniechęcić, nie? Bo to łatwy temat to rzeczywiście. Są przykłady nie jest, nie? Gdzieś tam, prawda, na rynku, że ktoś po prostu wtopił, mówiąc kolokwialnie, na kamienicy, tak? Bo wydawało mu się, że wie. No właśnie, co w Twojej ocenie było przyczyną tego? Znaczy nie mówmy, nie chcę się pytać o konkretny przykład konkretnej osoby, tylko w ogóle, nie? Co, dlaczego? Jak w Twojej ocenie, dlaczego ktoś po prostu wtopił, nie? Kwestia cash flow. Kwestia panowania nad, prawda, nad cash flow, tak? Jeśli nie mamy jakiejś tarczy odpowiedniej finansowej, odpowiedniego finansowania, no wydaje nam się na przykład, że na etapie przed remontu czy w trakcie remontu uda nam się sprzedać mieszkania. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo brakuje pozwoleń na przykład, bo brakuje finansowania. Czasami ktoś po prostu nie usiądzie dobrze do Excela, dobrze nie policzy danej inwestycji, za drogo kupi, później nie może sprzedać. Tak? Czasami, no już nie mówiąc o takich rzeczach, że ktoś po prostu, nie wiem, część pracy wykona bez jakichś tam pozwoleń i prawda, nie wiem, narazi się, nie wiem, chociażby jakimś tam służbom, nadzorowi budowlanemu i prawda, będzie miał zablokowaną inwestycję. Także w ten sposób, ale też ludzie czasami podchodzą bardzo tak na zasadzie na hura, tak? O, dobra, to on, jemu wychodzą te kamienice, no to ja też zajmę się tymi kamienicami. Czyli brakuje po prostu wiedzy, przygotowania, brakuje doświadczenia i myślę, że to są takie powody. No tak, no tak. Czyli dobra, czyli podsumowując, jak najbardziej robić kamienicę, tylko też, że się po prostu odpowiednio do tego przygotować. Czyli tak na dobrą sprawę myślę, że do każdego tematu trzeba się odpowiednio przygotować. Czasami nam się wydaje, że znaczy właśnie. Ja też uważam, moje zdanie jest też takie a propos kamienic, że kamienice są na pewno dla ludzi cierpliwych, nie? I generalnie trzeba na pewno zbadać ten temat, nawet 3 razy zbadać, niż po prostu się napalić po jednym razie, bo można się naprawdę zdziwić. No ale jak najbardziej przy odpowiednim zbadaniu tematu, no pewnie warto, znaczy wtedy ocenić, czy warto, czy nie warto i sobie ocenić ten potencjał. Tak, to jest kwestia dostępu do specjalistów, prawda? Czyli wiadomo, że współpracujemy z inżynierami, współpracujemy właśnie z architektami, współpracujemy z notariuszami, z prawnikami, także jest to szereg ludzi, którzy wspólnie pracujemy po prostu na sukces, no i też no wiadomo, my się orientujemy jako kamienicznicy, tak? Co słuchać w budowlance, co słuchać jeśli chodzi o sprawy prawne, no ale to specjaliści gdzieś tam rozwiązują te nasze problemy, tak? I wydają ocenę na przykład, czy coś wymaga remontu, czy jakiegoś szczególnej ostrożności w zakupie na przykład, tak, żeby na przykład nie zostać oszukanym. No dokładnie, temat rzeka, temat ciekawy, ale temat rzeka. Nie? No cóż, Michał, będziemy powoli kończyć. No co, życzę Wam sukcesów, życzę Wam, żeby tych kamienic było jak najwięcej zrewitalizowanych. No i co, i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Nie? Dziękuję serdecznie. Dobra, dzięki, trzymajcie się.